Projekt wielofunkcyjnych łazików marsjańskich Scorpio realizowany jest przez zespół studentów z Koła Naukowego Pojazdów Niekonwencjonalnych Offroad. Od 5 lat zespół zajmuje się konstruowaniem i udoskonalaniem modeli łazików, aby wziąć udział w prestiżowych międzynarodowych zawodach w Stanach Zjednoczonych i Europie. Należy podkreślić to i to jest naszą ogromną dumą, że 2 lata temu zajęliśmy 2. miejsce w Stanach Zjednoczonych właśnie na tym konkursie. Na europejskiej wersji tego konkursu, który się odbywał w 2014 roku, zajęliśmy 1. miejsce. W łaziku nie brakuje ciekawych i autorskich rozwiązań technologicznych. Na przykład koła zostały uszyte z wytrzymałego materiału wypełnionego granulatem, który ułatwia pokonywanie przeszkód. Koła dopasowują się kształtem do podłoża i tego typu rozwiązanie mogłoby sprawdzić się na Marsie. Wszyscy tak naprawdę testują koła pneumatyczne, które i tak by się na Marsie nie sprawdziły. Ewentualnie próbują zrobić jakieś koła aluminiowe. My natomiast stwierdziliśmy, że wykonamy sobie koła, które tak naprawdę są szyte z kordury i wypełnione granulatem. One dzięki temu dobrze dopasowują się do kształtu przeszkody i dobrze te przeszkody pokonują. Podczas konkursu na łazika czekają różne konkurencje. Przejazd terenowy po wyznaczonym torze ze spadami i wzniesieniami, automatyczne pobranie próbki gleby i wreszcie pomoc astronautom, polegająca m.in. na przewozie paczek czy akcesoriów. Kluczowa okazuje się ta ostatnia. To jest główna różnica między łazikami, które teraz są na Marsie, a tymi łazikami, które są konstruowane na konkursy, że one zakładają, że tam będą ludzie i to bardzo dużo zmienia, ponieważ te łaziki, które są tam teraz, jeżdżą tak naprawdę dosłownie kilka metrów w ciągu każdego dnia. One nie rozwijają żadnych prędkości, do których tak naprawdę są zdolne, żeby je rozwinąć. Operatorzy z ziemi omijają wszelkie przeszkody, żeby tym łazikom nic się nie stało. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, kiedy tam są ludzie. Nie trzeba już się tak bardzo martwić, bo jeżeli coś się stanie, coś się zepsunie, to po prostu przychodzi astronauta i może to naprawić. Obecnie nad łazikiem pracuje 10 osób. Przez ostatnie tygodnie spotykali się wszyscy razem i pracowali wspólnie nad projektem, nierzadko od rana do późnej nocy. Na co dzień więcej przebywają w domu, gdzie starają się przemyśleć projekt, aby uniknąć możliwie jak najwięcej kosztownych błędów. Jednocześnie uczą się i sprawdzają własne możliwości, co powinno stanowić wzór dla każdego.